Zapraszamy na rajd. Czemu nie chcesz cztery? Dla nas tak naprawdę to była piekielnie ciężka impreza, dlatego że wiadomo, atmosfera, oczekiwania są olbrzymie. Od samego początku wszyscy wiedzą, że albo oczekują, że będziemy tutaj jechali bardzo szybko. My staramy się też te oczekiwania spełnić. Wczoraj mieliśmy dobre tempo, niestety dużo straciliśmy na wyprzedzaniu Tempestiniego, po czym na ostatniej Lubenii, gdzie najbardziej liczyłem na dobry rezultat, zepsuł nam się popo, straciliśmy kolejnych 10 sekund i to tak ta różnica między nami a Nikolajem urosła trochę większa. Dzisiaj mimo tych zmian pogodowych byłem dobrze nastawiony, chciałem spróbować zaatakować na pierwszym OS-ie, ale już na starcie zepsuł nam się hamulec ręczny, 3 razy musieliśmy cofać, także strata kolejnych 30 sekund prawie, więc już wiedzieliśmy, że mamy bardzo dużą przewagę nad kolegami z mistrzostw Polski, więc nie było co się ścigać, już trzeba było tylko dojechać do mety. Thank you.
bardzo, bardzo trudny rajd. Dwa zupełnie różne dni. Pierwszy dzień szybki, asfaltowy, a dzisiaj natomiast było, nie wiem jak to nazwać, było po prostu niesamowicie trudno. Duża ilość balotów nie pojawiła się na trasie. Nie to, że miały być, że znikały, tylko po prostu nie było wielu balotów, które mają ograniczać cięcia. Zrobiły się przez to niesamowicie trudne warunki, a przyznam, że w takich warunkach czuję się jak w domu w kuchni, bawiłem się, ustawiałem sobie ten samochód jak na szutrze, bo już trochę myślałem o dwóch rajdach szutrowych, które są przed nami. Tego nam najbardziej brakowało i tego chcieliśmy dokonać, to się udało. Plus zadowalające tempo na tych śliskich odcinkach dzisiaj, których nie jeździliśmy jeszcze w tym samochodzie nigdy, więc to była trochę niewiadoma, ale pojechało się nam fajnie, wyczucie było, błędów praktycznie nie było, szybciej się nie dało, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Piekielnie trudny, wczoraj piekielne upały i niesamowite tempo. Na drugiej pętli bardzo, bardzo goniliśmy Jacka i pewnie byśmy objęli prowadzenie, a on popełnił błąd, bo czuł oddech. A dzisiaj piekielnie trudne warunki. Naprawdę ciężko się jechało, bardzo dużo błota na drodze. My nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby jechać swoim tempem, tylko bardzo, bardzo uważaliśmy, żeby nic nie uszkodzić. No niesamowity rajd. Wygrywamy z jakąś w ogóle kosmiczną przewagą, więc bardzo się cieszę i oby tak się kończył każdy rajd tego sezonu i przyszłych.